Pan do kogo? Możesz wejść przez okno, jak chcesz. Pierwszy lekkostronniczy nagrywany w aucie. Pierwszy. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo edukacyjny. Bardzo. Fundacja PZU zaprosiła nas do akcji społecznej, w której my będziemy mówić wam o tym, jak to nie warto być wariatem drogowym. Mamy takie fajne serduszko i teraz to serduszko można albo zawiesić na lusterku. Yep. I tak sobie dęda. I na pewno widzieliście reklamy na mieście u siebie. Są murale w różnych miejscach. Tak. I dumnie bierzemy udział, jesteśmy na stronie i będziemy też jurorami w konkursie. Ej, Elki jadą. Popatrz jak grzecznie Elka jedzie. Zaraz pojawi się Elka w kadrze, ale to jest jedna z fajniejszych rzeczy, ponieważ PZU przeprowadziło takie badanie. Można było jakby pokazać największe przywary i największe wady kierowców. U mężczyzn najczęstszą wadą była zbyt szybka jazda. Tak. U kobiet też, ale u kobiet na drugim miejscu największą przywarą była zbyt wolna jazda. Ola Boga, bój się. Nie wiem, czy wiecie, ale często podróżujemy razem samochodem. Niestety. W różne miejsca. Tak. Nasza podróż typowa z Włodkiem, tak. Kiedy jedziemy gdzieś samochodem, wygląda tak. Ruszamy gdzieś, mija pierwsze 15 minut. A ja grzecznie prowadzę, nie? Włodek cały czas grzecznie prowadzi, super. Nagle Karol zaczyna się nudzić. Coraz bardziej znudzony, robię tak. Teraz jest idealnie. Ja zasypiam zwykle. W jakichś dwóch, trzech godzinach budzę się. Ja widzę Włodka. Dobrze, proszę na prawy pas jechać. Bardzo często, najczęściej jednak jeździ się z kimś. Tak. Mamy wiele różnych sytuacji, które sprawiają, że kierowca będzie się inaczej zachowywał na drodze. Przepraszam. Najbardziej spodobało mi się to, że jak facet jedzie z drugim facetem, to wtedy ten, który prowadzi, jeździ dużo bardziej niebezpiecznie, tak. Niż jakby jechał sam. Ja jak jeżdżę z Karolem, to ja jeżdżę bezpieczniej niż jeżdżę sam. Jest dużo takich sytuacji, w których pasażer może wpłynąć bardzo pozytywnie na kierowcę, tylko trzeba to zrobić umiejętnie. Ej gościu, ale się wleczemy. No weź go wyprzeć, nie? No. Wyprzeć! No wy... Nie, no wiesz, taki z ciebie kierowca. I się trochę zatrzymałem. To, co zwróciło moją uwagę, to jest jak ktoś wyprzedza na trzeciego, to wymusza na tych normalnie jeżdżących posłuszeństwo. Zjazd. Czyli ty musisz się dostosować do niego i on to robi psychologicznie, podświadomie po to, żeby zaznaczyć swoją pozycję w społeczeństwie, więc my mówimy, żeby tego nie robić. I co jeszcze wynika z tego raportu, który przeczytaliśmy, to, że jeżeli chcemy wpłynąć jako pasażer, bo ja cały czas mówię ze swojej perspektywy, jako pasażer na kierującego, kierowcę, kierownika. Słucham. Panie kierowniku. Tak, słucham pana. To po pierwsze i najważniejsze właściwie, nie powinniśmy tego robić zbyt emocjonalnie, bo to wcale dobrze nie wpływa na kierowcę. Powinniśmy poprosić. Czyli kiedy Włodek, hipotetycznie czysto, wyprzedzałby na trzeciego, tak. To ja wtedy powinienem powiedzieć: Włod, proszę cię, nie rób tak. Tylko proszę uważać na pieszych. I trąbić? Nie trzeba trąbić. Nie trąbić. Najśmieszniejsza była ta podziałka, jak reagujesz, jak pasażer zwróci ci uwagę. I tam był 1%, że denerwuje się i nie zmienia swojego zachowania. Tam 12% było, że denerwuje się i zmieniam. A najlepsze zachowanie było zaraz po tym: nie denerwuje się, przyjmuję ze spokojem, ale nie zmieniam. Aha. Na pasażerze często ciąży odpowiedzialność za kierowcę, bo kierowca może być senny, może być wariatem. To z tym się nic nie da zrobić. Właśnie, że się da. Trzeba zwracać uwagę i to tak jak mówiłeś, czyli ze spokojem, a nie denerwować. Pamiętaj, że jak ty jesteś agresywny, to wywołujesz agresję. Przestań, ludzie tu śpią. Światła! Czemu nie włączacie świateł? A później jak czasem przychodzę na pasach i chcę komuś pokazać, że nie ma świateł. No. To robię, tak? Robię to tak i jeszcze nikt nie zrozumiał. Serio? Przecież jechaliśmy kiedyś i była taka sytuacja stresowa. To chodziło do rękoczynów. Do pokazania palca przez szybę. Polec ci wykręcić. Coś nie pasuje, gościu? Coś z tym poluszkiem, coś nie tak? Kierowcy jeżdżą zdecydowanie bezpieczniej, kiedy wiozą w samochodzie dziecko. Co jest dosyć charakterystyczne. Nie, a nie o to chodzi. A nie, chyba nie o to chodziło. A, przepraszam. Hamulec! Hamulec, jasna cholera! Dobrze to zrobiłeś. To, co nas rozwaliło, to tak. To, jak dużo ludzi przyznaje się do tego, że szuka czegoś podczas jazdy. Bez disów, wydaje mi się, że to jest typowa przywara kobiet, jednak bardziej niż mężczyzn. Kurde, no! Co się stało? Czego szukasz? Błyszczyk, no! Błyszczyk, właśnie, że błyszczyka szukają kobiety, albo... A może w torebce jest? Natomiast w stronę mężczyzn bardziej odbiłbym piłeczkę gadania przez telefon komórkowy podczas jazdy. I to jest zadziwiające, absolutnie. W czasach, kiedy coś takiego kosztuje 200 albo 300 zł, w ogóle nie jest jakimś hardkorowym wydatkiem. Ostatnio kupiłem to na prezent, kosztowało 90 zł. Osoba, która to dostała, powiedziała, że super i używa ciągle. Czy to jest na balkonie pani topless?
Nie. A może ubrała tak szybko? Zobaczyła, że patrzę. Ponieważ ja się przeprowadziłem do Warszawy, to my do siebie ostatnimi czasy jeździmy. Ja przyjeżdżam do Włodka, Włodek przyjeżdża do mnie, więc robimy więcej tras, dość długich, bo od Krakowa do Warszawy jest 300 km. Jak będziesz jechał i będziesz myślał, ale ten... Jest napisane, kocham, jedź ostrożnie, to ja ci zapiszę. A może to by był taki znak? Ostrzegasz. Za każdym razem, kiedy coś robisz, to robisz tak. O ile nie przekraczam prędkości, ponieważ mój samochód nie ma takiej funkcji jak przekraczanie prędkości. Podek ostatnio zupełnie dla zabawy postanowił sprawdzić, jakie przyspieszenie ma mój samochód od 0 do setki. Sprawdziłem. Katalogowe, bo też oczywiście po czasie już na pewno jest mniej. 14,5 sekundy. 70 koni. 75! Szybciej? Wystarczy tego, wystarczy. O Jezu. Proszę trzymać kierownicę! Hardcorem jest to, że 5% kierowców, mężczyzn, przyznaje się do picia i jechania. Picie i jazda wiążą się z pewną imprezą, a na imprezę jednak nie jedziesz sam, tylko jedziesz zwykle z kimś. Czyli to, że ktoś pozwala tobie wsiąść za kółko po wypiciu alkoholu... To też jest jego wina. I tu na progu, tak jak panu mówiłem, łagodnie zwolnić. Szybciej? Zwolnić, nie szybciej? Ten pedał, nie ten pedał! Przepraszam. Po coś są te progi, prawda? My jesteśmy ambasadorami tej akcji. Wejdźcie na stopwariatom.pl i zobaczcie, kim jesteśmy i kto się tam jeszcze pojawi i możecie wygrać fajne nagrody. Jest bardzo dużo ludzi z internetu i bardzo nas to cieszy, że jesteśmy w fajnym gronie. Wam polecamy zapoznanie się ze wszystkim i życzymy udanej, bezpiecznej jazdy. Żebyście oczywiście jeździli jak? Lekko. Stronniczo. Ha 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 ha!